Witajcie, Michał Bigora i porozmawiajmy o muzyce. Jak dzisiaj jestem dzisiaj w szczególnym miejscu. Nie wiem, czy w ogóle będzie dobrze słyszalne, ale mam nadzieję, że tak. W wypadku najgorszym tego vloga nagram raz jeszcze. Bowiem jak widzicie, jestem w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Za mną jest oczywiście pomnik Fryderyka Chopina. Dlatego, że jestem bezpośrednio po koncercie chopinowskim, który dał tutaj przed chwilą Marcin Wieczorek, świetny nasz młody 26-letni pianista. A dał on koncert w ramach oczywiście tego, że trwa już od 15 maja 63 sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. I dzisiaj wreszcie po raz pierwszy w tym sezonie postanowiłem się jeden z tych koncertów wybrać. To był właśnie koncert Marcina Wieczorka. Koncerty zawsze odbywają się w każdą niedzielę od godziny 12 do godziny 16. I zakończą się dopiero pod koniec września. Jakie cechy muzyki Chopina wymieniane są najczęściej? Jest to chyba moim zdaniem jej ludowy, ale też taki poetycko-romantyczny i oczywiście patriotyczny charakter. Także duży uniwersalizm jego muzyki, bo Chopin, pomimo tego, że był artystą niezwykle charakterystycznym, niezwykle niepodrabialnym, to miał również uniwersalny styl, dlatego jego muzyka do tej pory jest inspirująca dla tak wielu artystów, nie tylko z muzyki poważnej, ale także z muzyki jazzowej czy muzyki rockowej. Przecież za jazzowe interpretacje i aranżacje muzyki Chopina brali się tak wybitni specjaliści jak chociażby Leszek Morszczer, Krzysztof Herdzin, Włodzimierz Nachorny czy Andrzej Jagodziński. Warto też oczywiście wspomnieć o zespole Novi Singers, który w latach 70. w sposób znakomity przełożył na język wokalny muzykę Chopina. Była to transkrypcja muzyki fortepianowej, pianistycznej na głosy. Do tej pory chyba nikt nie zrobił tego lepiej od nich, chociaż wielu próbowało. Ale także Chopin inspirował i do dziś inspiruje wielu artystów zagranicznych. Wymieńmy chociażby Serge'a Gainsbourga, słynnego Francuza kontrowersyjnego. Inny wielki francuski muzyk, czyli Jean-Michel Jarre, do tej pory podkreśla, że Chopin był jednym z jego najważniejszych twórców i jedną z jego najwyższych inspiracji. Do tej pory nawiązuje do muzyki Chopina podczas swoich koncertów. Podobnie chociażby zespół Deep Purple, klawiszowi Don Airey, do tej pory podczas koncertów, zwłaszcza w Polsce, przemyca fragmenty utworów Chopina w swoim klawiszowym secie. Wspomnijmy także chociażby o słynnym utworze Alec Chopin, włoskiego piosenkarza Gazebo, ale wiele innych artystów polskich i zagranicznych do tej pory muzyką naszego wielkiego pianisty się inspiruje. Dla mnie to jest obok Mozarta i Bacha mój ulubiony kompozytor, mój ulubiony muzyk poważny. Cieszę się, że wreszcie w tym roku miałem okazję być na koncertach chopinowskich. Was też do tego zachęcam. Zresztą w 2012 roku miałem przyjemność współpracować z Stołeczną Estradą, która organizuje te koncerty. Pisałem wówczas notki redakcyjne, prasowe, później przez Stołeczną Estradę wykorzystywane przy okazji programów tamtych koncertów sprzed 10 lat. W tym roku również Stołeczna Estrada te koncerty organizuje. Tegoroczny sezon jest już sezonem 63. Powrócił on do Łazienek po 2 latach przerwy spowodowanej się pandemią. Tak jak chyba wspominałem, koncerty odbywają się w każdą niedzielę, zawsze o godzinie 12 i godzinie 16. Występują tu zarówno pianiści polscy, jak i zagraniczni, nie tylko europejscy, także laureaci i uczestnicy konkursów chopinowskich. Zresztą Marcin Wieczorek, który grał dzisiaj, brał udział w ostatnim, 18. międzynarodowym konkursie pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzisiejszy koncert bardzo mi się podobał, zwłaszcza, że zagrał moje ulubione utwory Chopina, czyli Etudę Rewolucyjną i Polonez Azdur. I zachęcam Was gorąco do tego, żebyście przychodzili do Łazienek Królewskich w każdą niedzielę. Macie czas do końca września. Uważam, że koncerty chopinowskie są jedną z wizytówek Warszawy. Jedną z wizytówek kulturalnych Warszawy, ale także Polski. Pierwsza edycja tych koncertów odbyła się w roku 1959, a więc już w roku kolejnym po tym, jak został po wojnie odrestaurowany i na nowo postawiony pomnik Chopina. I uważam, że to jest znakomity pomysł na niedzielę po południe, na spędzenie czasu, na zapoznanie się z muzyką Chopina, na zapoznanie się z twórczością tego wielkiego kompozytora, który, co mnie boli, chyba bardziej mimo wszystko rozpoznawalny i znany jest w Japonii niż w Polsce, bowiem moim zdaniem ta edukacja na temat Chopina jest cały czas słaba. Największa oczywiście była w roku chopinowskim, w 2010 roku, gdzie było mnóstwo koncertów z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, choć
chociażby Miany w tym Leszek może dał wielki, imponujący koncert na przystanku Usto, gdzie wspólnie z Simonem Tymańskim, jego grupą Polish Brass Ensemble dali koncert, jazzowe interpretacje Chopina. Byłem na tym koncercie, przy okazji zrobiłem też wywiad z Leszkiem Możerem. Zostawiam wam w tym opisie tego filmu link do tego wywiadu. Ale mam nadzieję, że to się zmienia na lepsze, mówię tutaj, edukacji chopinowskiej, bowiem dzisiaj łazienki były pełne ludzi, było mnóstwo ludzi, bardzo dużo osób przyszło oglądać koncert Marcina Wieczorka. Przypuszczam, że w inne dni wygląda to podobnie. Jesteśmy na półmetku tegorocznego sezonu. Zachęcam was do tego, żebyście przychodzili do łazienek, żebyście słuchali Chopina, żebyście zapoznawali się z jego twórczością, żebyście byli po prostu świadomi tego, jak wielkiego kompozytora mieliśmy, bo warto o nim mówić, warto jego twórczości słuchać, warto się nim zapoznawać w różny sposób. Ja was tego zachęcam, a za dzisiaj dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że było mnie słychać. Zachęcam was do śledzenia, oczywiście tradycyjnie do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję za uwagę. Zachęcam was także do wsparcia mojego kanału na profilu Patronite, który niedawno założyłem, o czym traktuje mój poprzedni vlog. A za dzisiaj dziękuję i koniecznie już w kolejną niedzielę przyjdźcie o 12 o 16 do Łazienek Królewskich. Posłuchajcie koncertów chopinowskich w wykonaniu wybitnych pianistów, bo jest to znakomity pomysł na niedzielę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!